Super Hot. Super Hot. Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w nowej serii na PlayStation VR super pod tytułem Super Hot. Hot. Super. Właśnie, Super Hot. Hot. Super. Hot. Słuchajcie, ja się nie super skupię chyba. Słuchajcie, tą serię wybraliście wy w ankiecie na podstawie 18 głosowań. Czekajcie, już wam mówię dokładnie. U. Albo i może nie. Wait, wait. Jeśli chodzi o to... Matko. Teraz ja to przeskroluję. Jeśli chodzi o samego Superhota, to tutaj jeśli chodzi o samą grę, to tutaj gra wyszła na samym początku na PC-ty, czyli właśnie na Steama w 2016 roku, rok później, nie, przepraszam, pół roku później wyszła ona na właśnie PlayStation VR. Okej, nie, czekajcie, bo ja na razie mam odsunięte te gogle, żeby wam to dokładnie wszystko przeczytać. Jest to właśnie taka specjalna wersja oryginalnej, też jednocześnie polskiej produkcji, która została założona przez Super Hot Team. Jak sama gra właśnie na to wskazuje, producenci nazwali się tak samo, jak nazwali grę. I oczywiście Super Hot Team jest również no, wydawcą, producentem i wydawcą. O, żeby to tak... bardziej gładko, że tak powiem, powiedzieć. Ale jeśli chodzi... Matko, no nie mogę. Nie mogę wejść w posta na mojej aplikacji. Fajnie. Po prostu świetnie. A tutaj ogólnie jeśli chodzi o samą produkcję Super Hot Team, to właśnie wydali tylko samego Super Hota, zwykłego Super Hota, Mind Control Delayed, który te dwie gry właśnie wam pokażę również, jednak nie wiadomo kiedy, to od razu też mogę powiedzieć. Tutaj jeszcze wydali gry takie jak Loot River oraz The Procession of Calvary. Oczywiście, jeśli znany wam jest sam temat Superhota, nie tego VR-owego, no to możecie wiedzieć, że tutaj w samym Superhocie to wszystko polega na tym, że czas płynie wyłącznie wtedy, kiedy porusza się kontrolowana przez gracza postać. Tak jak to właśnie było na samym początku, jak zabiłem tą pierwszą osobę, to właśnie był ten napis, że czas odpala się tylko wtedy, kiedy się ruszasz. Czyli tak jak to było, tak jak to miało miejsce w oryginale. Tutaj oczywiście będziemy wykonywać ruchy rękoma dzięki kontrolerom ruchu, które... O, widzicie, to moja ręka, hello. No i oczywiście jeśli chodzi o pierwowzór, to jakoś bardzo się nie zmienia. Będziemy mieli tutaj chyba 19 albo 20 poziomów do przejścia. Samą grę widziałem, że niektórzy przechodzili w 40 minut, niektórzy w półtorej godziny, więc ta seria też nie będzie jakoś bardzo długa.
Bynajmniej mam taką nadzieję. A jeśli chodzi o same znajdźki, to na 12 tej. O. 61%, czyli podobnie chyba jak Derasin? Nie, jak Marvel's Iron Man. Takie samo poparcie było. Na drugim miejscu Moss Book 2, smutek, 22%. I na trzecim miejscu Carly and the Reaper Man, Escape from the Underworld, 11%. I The Mage's Tale, 6%. Z góry chcę wam powiedzieć, żebyście częściej zaglądali, zawsze to mówię, wiem, żebyście zaglądali do zakładki społeczność, bo możecie w końcu zadecydować o tym, jaka gra pojawi się na kanale. Jeśli chcecie, żeby od czasu do czasu zrobić też ankietę odnośnie tego, jaką serię normalną byście chcieli, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja z chęcią pomyślę o takiej opcji. A tutaj ja już się nie będę jakoś za bardzo rozchodzić w temacie z tego superhota. Producentów powiedziałem, jeśli chodzi o znajdźki, to znajdźki zaczynają się dopiero od 5 levela. Ja się postaram zrobić to wszystko do 4, bo szczerze mówiąc nie jestem przygotowany na ten moment, żeby wam to pokazać. Tak więc zrobimy sobie maksymalnie 4 poziomy. To już właśnie zależnie od tego, jak to się wszystko rozkręci. No, ale dobra. Czekajcie, czy ja miałem rację? Tak. Poziom airport. Dopiero wtedy będzie tam pierwsza znajdźka. Tak więc zaczynajmy. Ja tutaj nic więcej chyba nie mam do dodania. Jeśli chodzi o właśnie 100%owanie, to ja wam pokażę te wszystkie dyski, bo będziemy zdobywać jakieś sekretne dyski. Nie wiem, czy tak samo było w Superhocie, ale stawiam, że tak. I tutaj, no właśnie, muszę trzymać R, znaczy no, prawy trigger, żeby komuś walnąć. Ostatnia runda. Ajajaj, walnął mi. Walnął mi, kurde. Dobra. Puf! No, co? Dobra, nie umiem tego wyczuć. Czekajcie. No, jak? Jak? Masz. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Ogólnie nie czaję zamysłu, dlaczego to tak wszystko wygląda. Super. Ale nie powiem, no gra dzięki temu ma o wiele lepszy klimat. Tylko... A, okej. Okay. What the fuck. Dobra, ja powinienem tak stanąć. A to co to? No, ruszaj się. Wow, wow, wow. Masz. Hot. Dobra. A to co to? Shurikeny? Nawet? No spróbuj.
No, spróbuję. Ręce do góry. Nie ma. Dobra. Aj, aj, aj. No trafił. Ej, wait. W ogóle znowu mi tak skacze broń, widzicie? Jezu, no. Myślałem, że chociaż... Teraz będzie normalnie. No jak? Dostałeś w łeb! Dobra, słuchajcie. Zanim ja tam do was wrócę... Aha, pod przyciskiem MOV się coś rzuca, wiecie? Ale wracając, jak już sobie to zrobicie... Proszę bardzo, tutaj mamy dysk i to ogólnie już jest 5. poziom. Więc naprawdę, jak będą 3 odcinki z tej serii, to się nie zdziwcie, jak po tygodniu zrobię jeszcze nową ankietę. Ej, no, to jest żart! Kurde, nie wiem, czy tamto mi się zapisuje. Bang, bang. No może mi tak ten pistolet pieprzony nie skakać? No widzicie to? Boże, dosłownie 5 minut ustawiałem kamerę, żeby wszystko było okej. I nie jest okej. Widzicie to? Co to ma być? Jestem zwrócony, żeby nie było w dobrą stronę do kamery. Nie, może bliżej wam stanąć? Cholera wie, czego ta gra ode mnie oczekuje. Ajajaj, tamten miał pistolet. No nie no, przecież to jest żart. Weź mnie zostaw. Haha, frajer. Mogę mu zabrać broń. Nie wiedziałem nawet. Ha, masz. Cwaniaku. Czekajcie. No nie. Boże, no mogłem podnieść broń. Ale kurde, tyle pokoi jest przy tym? Jeszcze się upewnię co do tego dysku, ale dobra. Za każdym razem on się zbiera. Zaraz do was wracam. Mam cię! Mam cię! Super. Ha! Super hot. Oh, dobra, lecimy kolejny poziom. Powiem wam, że ciężko. Pół godziny się z tym męczyłem. Ulala, where am I? O, to dostałem ostatnio w ogóle.
jak nie nagrywałem. Co to? Super Hot Disk B. No mam Google VR. Mam Google VR, halo! Panie! Panie! A, dobra! O to chodzi. No dobra. Okej. To jakieś szkło. Jezu, tego to jeszcze połamało pod koniec. Już zamknięte. O! Uzi. Tamten jeszcze strzela. Dobra. Fajnie. Ej, co jest? Dobra. Super. Hot. Super. Hot. Dobra, słuchajcie. Tutaj był dysk. Super. Hot. Super. Hot. Super. Dobra, wiecie co? Ja po prostu, jak będę, może nie będę musiał nawet patrzeć co chwila w poradnik, nie? Kurde, kolejny poziom przeszliśmy, bardzo fajnie. Dobra. Ale tutaj słuchajcie. Nie wiem, czy ja będę tutaj coś miał. W ogóle to wygląda jak jakiś Chinatown, czy coś w ten deseń. Czekajcie, żebym nie walnął w swój stół. Dobra, czuję go. Nie, dobra, tutaj nic nie widzę. Ani u góry. Dobra. Sprawdzam jeszcze, czy... Wow. Haha. Agacia. Agacia, fuck! Boże, nie zauważyłem przez chwilę go w ogóle. Boże. Dotykam prawie goglami o łóżko. Jest dysk, jest dysk. Mamy. O, dobra. Mogę wstać. Oni są wszędzie. Wow, ale to było dobre. Dobra. Czekajcie, muszę poprawić słuchawkę, bo mi wypada. Cały czas się o ten kabel zaczepia. Z lewej. Ech. Dobra, co teraz? Dobra. Świetne combo. Super. Jest! Hot. Super! Hot. Super! Hot! Super! Hot!
Ale nie, shurikenami to ja nie lubię rzucać. Chyba, że na bliski dystans, jak muszę. Ale dobra. Idzie dobrze. Powiem wam, że z tym czwartym levelem było ciężko. Co ma fruwać? Ło! Haha, mam cię. Mam cię, mam cię, mam cię. Oj, oj, oj! O cholera. Dobra, Boże, aż się położyłem na podłodze. I tutaj mamy dyskietkę. I ja zaraz do was wracam. Zobaczymy się przy następnym poziomie. Fajne to jest na VR-a, naprawdę. Tylko trzeba się troszeczkę bardziej ruszać. Z lewej, z prawej, tu kucnąć, tu tak. Najlepiej. Rozładuj napięcie. O. Matko. Dobra, ja cię tu widzę. Ha. Boże. A to co mam zrobić? Tu nie mam broni nawet. Ej, serio, nie mam broni. Nie wiem, co ja mam tu robić w ogóle. Ja miałem szybko kliknąć ten kryształ. What? Sprzętowy błąd? A to ciekawe. Czarek, daj opis! Asei Anim Paisika Tower, coś tam. Kurde. Latają nad umywalką. Despera... What? Despera... Dos. Desperados sok. Łapanie przez ściany. To jest ta sama notatka. A, latanie przez ściany, to już było. Już czytałem to. Dobra. Słuchajcie. 9 minut. Kurde, powiem wam szczerze, że nie wiem, ile będzie tych odcinków ze Superhota, ale wydaje mi się, że dosyć mało. Albo będzie ich troszeczkę więcej kosztem długości. Ej, ale ja już włożyłem... A, dobra. Muszę jeszcze to założyć. No tak. Dobra. O! Ja myślałem, że tu dysk będzie. Ej, what? Dobra. Ej, gdzie on ma ten nóż? Gdzie on ma nóż? Ej, gdzie on wyrzucił ten nóż? Dobra, ajajaj. Myślałem, że mu zdążę zabrać, ale... Dobra. No i dupa. Albo mnie zastrzelą, albo jeszcze jakoś zdodżuję.
Haha. Agacia, Agacia. Agacia. O cholera. Dobra. Fajnie, że można tą bronią rzucać jeszcze. O cholera. Mam cię. Mam cię. O cholera. Nie mam tu nic do obrony. Ajć, no, kurde. Pod sam koniec. Dobra. Wiecie co, nie będę wam tego pokazywać od nowa, bo znając moje szczęście, za każdym razem, jak robię coś za pierwszym razem, to jestem prawie przy końcu, a później jak znowu próbuję, to działa na mnie stres straszny, że muszę to zrobić szybko i przejść dalej. I no, zazwyczaj kończy się to tym, że męczę się z tym później pół godziny, mimo że za pierwszym razem szybko mi to poszło, nie? Tak więc zaraz do was wracam. Jest! Boże! Już się wginałem w takie strony, że masakra. Dobra. No, zaczynamy pistoletem. Słuchajcie, ja już kończę, bo pół godziny prawie. Jak nie więcej wyszło. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ci mu się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Super Hot na PlayStation VR.